Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na wrap-up, czyli czytelnicze podsumowanie lipca. Lipiec to był taki średni miesiąc książkowy. Co prawda udało mi się przeczytać 6 książek, więc jak na mnie to nie jest wcale aż tak znowu mało, bo zdarzały się miesiące, gdzie czytałam na przykład po 3 książki. Ale nie były to książki jakieś wybitne, żadna chyba mnie jakoś szczególnie nie urzekła. Ale to też troszkę jest wina tego, że pod koniec lipca, w drugiej połowie lipca i te pierwsze dni sierpnia bardzo mocno żyłam koncertami Taylor Swift w Warszawie, ponieważ 1, 2 i 3 sierpnia na Stadionie Narodowym odbywały się właśnie koncerty Taylor. No i byłam tym bardzo podekscytowana, czekałam na to cały rok, ponieważ sprzedaż biletów rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku, także naprawdę długo, długo wyczekiwałam na te koncerty. Byłam na wszystkich 3. Nie nagrałam z tego wydarzenia żadnego vloga, a widzę, że dużo osób teraz dodaje właśnie vlogi z koncertów Taylor. No niestety, jakoś w ogóle nie myślałam o tym, żeby nagrywać vloga, byłam po prostu bardzo podekscytowana i starałam się jak najwięcej czerpać z tych 3 dni, które zresztą minęły bardzo szybko. Także też w mojej głowie nie było jakiejś takiej bardzo dużej przestrzeni na czytanie, bo po prostu była ona zajęta czymś innym, także też już z tego miejsca mogę powiedzieć, że ta tematyka Taylor na moim kanale i na Instagramie będzie się teraz stopniowo zmniejszać, no bo już cały ten szał opadł, a jak wiemy też w ostatnich miesiącach wydawnictwa szalało, jeżeli chodzi o tę tematykę i wydawały bardzo, bardzo dużo książek w jakiś sposób związanych z Taylor Swift. No i właśnie od takich 2 książek chciałabym zacząć to podsumowanie, bo ja też oczywiście je czytałam. Czytałam w sumie 4 takie książki. O 2 widzieliście już pewnie film na moim kanale. Natomiast 2 kolejne pokażę Wam dzisiaj na szybko, albo może nie tak szybko, bo mogę się rozgadać w tym podsumowaniu. Jeżeli Was to nie interesuje, to oczywiście są te rozdziały czasowe, także przewincie sobie po prostu do kolejnych książek, bo ten początek będzie poświęcony jednak Taylor. Także od razu uprzedzam, bo wiem, że nie każdego ten temat interesuje. I pierwsza książka, którą tutaj mam, to książka Karoliny Sulej, Era Taylor Swift. Obie te książki, które Wam tutaj pokażę, to są książki, które otrzymałam we współpracy barterowej z wydawnictwami, natomiast film nie jest częścią tej współpracy. Ta współpraca dotyczyła tylko i wyłącznie mojego Instagrama. Jeżeli chodzi o tę książkę, to byłam na nią bardzo, bardzo podekscytowana, ponieważ ja już znam twórczość Karoliny Sulej. Czytałam jej rzeczy osobiste i byłam zachwycona i wiem, że to jest po prostu dobra reportażystka. Ona ma warsztat literacki, ona jest też fanką Taylor Swift, także wiedziałam, że tutaj będą takie informacje troszkę bardziej wewnątrz tego fandomu, nie tylko to, co można skopiować z Wikipedii. I ja też tę książkę siłą rzeczy porównywałam do 2 poprzednich, które czytałam, czyli do Podróż przez wszystkie ery oraz Uniwersum Taylor Swift. No i tamte to właśnie były takie typowe książki dla osób rozpoczynających swoją przygodę z tą piosenkarką. Takie troszkę informacje kopiuj wklej z Wikipedii, natomiast piękne wydanie. Czego może zacznę z takiej negatywnej noty? Nie mogę powiedzieć o tej książce, ponieważ o ile nie czekam się okładki, bo wiem, że to jest kwestia praw autorskich, bo też Karolina Sulej pytała o wybór okładki na takiej grupie poświęconej właśnie fanom, polskim fanom Taylor. O tyle ta książka jest wydana na takim dosyć cienkim papierze. Momentami mam wrażenie, że ten druk wręcz przebija na drugą stronę. Tutaj też jest sporo wkładek zdjęciowych i o ile niektóre są naprawdę ładne, o tyle niektóre są takie rozpikselizowane, więc ta jakość nie jest najlepsza, szczególnie w porównaniu do kolejnej książki, którą Wam pokażę. Także tutaj samo wydanie no nie jest tak zachwycające jak w tamtych książkach. Natomiast treściowo ta książka jest oczywiście lepsza. Po pierwsze dlatego, że to nie jest biografia Taylor, to nie jest właśnie taki jej wycinek z Wikipedii, tylko to jest książka, która troszkę próbuje tłumaczyć jej fenomen. Dlaczego ona jest taka popularna, dlaczego ma tylu fanów, no i dlaczego jest pierwszą miliarderką, która dorobiła się tego statusu wyłącznie z muzyki. To znaczy ona nie ma żadnej linii kosmetycznej, linii ubraniowej, tak jak na przykład Rihanna, Ariana Grande czy Selena Gomez. No i uważam, że całkiem nieźle jej to wychodzi, ponieważ tak jak wspomniałam, Karolina Sulej też jest fanką, więc zna dużo takich faktów, które niekoniecznie są ogólnie powszechnie znane. I ta książka podzielona jest na pewne etapy i nie są to ery, tak jak w przypadku właśnie poprzednich książek. Pierwszy rozdział to jest taki wstęp i taka ogólna biografia Taylor, taki zarys tego, co na przestrzeni tych 18 lat jej kariery muzycznej się działo, jak zmieniała się jej muzyka, jakieś takie najważniejsze wydarzenia, które jej dotyczyły. Później mamy taki dosyć obszerny i jak dla mnie najciekawszy rozdział całej tej książki, czyli rozdział dotyczący Taylor jako tekściarki, bo ona właściwie na pierwszym miejscu jest nie tyle piosenkarką, co tekściarką. Ona pisze wszystkie swoje teksty sama. I w jej piosenkach, ja wiem, że panuje takie przeświadczenie, że ona pisze tylko o swoich ex i wszystkie jej piosenki to są piosenki dla nastolatek. To nie jest prawda, jeżeli ktoś chciałby się wgłębić w temat, bo naprawdę ona bardzo dużo w swoich piosenkach czerpie z twórczości różnych poetów, na przykład Sylwii Plath, albo poetów jezior, czy w ogóle poetów romantycznych. I to jest szalenie ciekawe i to jest naprawdę bardzo, bardzo inteligentna osoba i ona świetnie gra tymi wszystkimi
motywami w swoich piosenkach. Także ten rozdział bardzo gorąco polecam wszystkim osobom, które właśnie uważają, że jej piosenki są nudne, że wszystkie brzmią tak samo, że pisze piosenki tylko dla nastolatek. To jest rozdział, który świetnie obala ten mit i naprawdę jest dobrze zresearchowany. Widać tutaj, że Karolina Sulej włożyła dużo pracy w to, żeby znaleźć te wszystkie takie porównania właśnie między piosenkami Taylor a na przykład Sylwią Plath. Oczywiście to jest temat na więcej niż jedną książkę i on tutaj nie jest wyczerpany, bo tego się nie da zrobić w tak cieniutkiej publikacji, ale jest przynajmniej jakiś zalążek, także dla osób zainteresowanych tematem bardzo polecam. Mamy tutaj też inne osoby, które zostały zaproszone do współudziału w tej książce. Na przykład mamy polskich fanów Taylor Swift i takie ich osobiste historie, jak na przykład Taylor wpłynęła na ich życie. I tutaj mam takie mieszane uczucia, ponieważ niektóre te historie są bardzo ciekawe. Na przykład bardzo ciekawa jest historia rodzeństwa, które było na trasie w Londynie, na trasie Reputation i tam zostali zaproszeni do tak zwanego rep roomu, czyli do takiego wyjątkowego miejsca, gdzie mieli szansę poznać Taylor Swift osobiście. Takie osoby były podczas tej trasy wybierane przez mamę Taylor, przez Andreę. No i po prostu mieli bardzo, bardzo dużo szczęścia, że im się to udało i to było niesamowite przeczytać o takim doświadczeniu kogoś z Polski. Mniej ciekawe z kolei były dla mnie takie bardzo osobiste historie niektórych osób. Ja rozumiem, że one są dla nich ważne i rozumiem, że muzyka Taylor Swift odegrała w ich życiu ważną rolę, natomiast dla mnie jako czytelniczki z tej perspektywy nie było to zbyt ciekawe, jeżeli chodzi o Taylor Swift. Po prostu to nie jest to, czego oczekiwałam sięgając po tę książkę, także tutaj tak uważam, że połowicznie ten rozdział się udał. Natomiast bardzo fajnie, że w ogóle ten temat fandomu został poruszony, ponieważ nie ma Taylor bez Swifties i to jest bardzo ważne. I tutaj też pojawia się kilka takich wewnętrznych żarcików, które mamy w fandomie, także to też był taki ciekawy smaczek. Są tutaj też wywiady z różnymi specjalistami, jest wywiad z Mają Koteluk, jako właśnie też piosenkarką i tekściarką, jest wywiad z dziennikarzem muzycznym, z psychoterapeutką gwiazd, ale też chyba taki najbardziej kontrowersyjny rozdział z astrolożką. To jest w ogóle kobieta, która na co dzień jest prawniczką i to prawniczką taką chyba wysokiego szczebla, ponieważ ona zajmuje się prawami człowieka, pracowała w Trybunale w Hadze, także naprawdę CV ma chyba imponujące z tego, co tutaj została przedstawiona. No ale zajmuje się również astrologią i o ile sam temat mi nie przeszkadza, jakby ja lubię sobie czytać takie rzeczy i dla mnie to nie jest, w sensie to nie jest tak, że ja w to jakoś bardzo wierzę, natomiast w formie takiej zabawy i ciekawostki okej. Ale dziwne było dla mnie to, że cały ten kosmogram, który ta pani stawia, Taylor Swift, opiera się o jej przypuszczenie, że jej znaki są takie, a nie inne, gdzie to można zgooglować dosłownie w minutę, bo tutaj ta astrologka oczywiście wie, że jej znakiem tym głównym jest strzelec, natomiast nie zna jej znaku wznoszącego i zakłada na podstawie nie wiem czego, że jest to koziorożec, kiedy jeżeli to zgooglujemy, to wiemy, że jest to skorpion, więc cały ten kosmogram właściwie jest nieprawdziwy i po prostu opiera się o nieprawdziwe informacje, także trochę mnie dziwi to, że ten rozdział został tak słabo przygotowany, bo nie są to informacje tajne, są one ogólnodostępne, więc naprawdę wystarczyło dosłownie chwilkę poszukać i to znaleźć. Także to jest taki mój największy chyba zarzut, jeżeli chodzi o tę książkę. Ale ta pierwsza połowa jest naprawdę świetna i porównując je do tych właśnie dwóch poprzednich książek, to rzeczywiście tutaj znajdziemy coś więcej niż tylko takie informacje kopiuj wklej z Wikipedii. I myślę, że to jest fajna książka dla osób, które chciałyby poznać ten fenomen Taylor Swift i dowiedzieć się, co w niej takiego jest, bo też przy okazji koncertów bardzo często padało takie zdanie, że ja to właściwie nie rozumiem jej fenomenu. No to polecam właśnie tę książkę, bo może wtedy dacie się przekonać, bo to, że ona jest fenomenem, to jest właściwie fakt, a nie opinia, więc nie ma się z tym co kłócić. Ona jest naprawdę imperium muzycznym w jednej osobie. A jeżeli chodzi o drugą książkę, to jest to właściwie bardziej taki album modowy i jest to książka Taylor Swift Era Stylu. No i tutaj to wydanie jest przepiękne. Ona na pierwszy rzut oka zachwyca tym wydaniem, ponieważ tutaj mamy dużo lepszy papier niż w tej poprzedniej. Tutaj jest masa zdjęć i te zdjęcia są naprawdę dobrej jakości. Nie ma żadnych pikseli ani niczego takiego. Ona też pachnie jak taki właśnie album. Ale to nie jest książka stricte o Taylor, to jest bardziej książka wokół Taylor, a bardziej wokół jej stylu. Plusem jest to, że te zdjęcia są opatrzone komentarzem historyczki mody. Właśnie autorka Terry Newman jest historyczką mody. Więc jest to też taki ciekawy smaczek dla osób, które się modą interesują w ogóle. Nie tylko Taylor jako Taylor, ale też właśnie modą. Mamy tutaj przekrój jej najróżniejszych strojów przez jakieś gale typu Grammys czy jakieś inne ważne uroczystości, aż po taki styl uliczny, codzienny, ubrania, które nosi na co dzień. No i autorka opatruje to takim krótkim komentarzem, dlaczego nosi akurat te ubrania, skąd dany trend modowy się wziął, na przykład dlaczego nosi mokasyny, albo dlaczego nosi oksfordki, albo dlaczego kropki, albo coś innego. Troszkę jest też taki historyczny rzut na to, skąd właśnie to się wzięło w ogóle w modzie, kto to zapoczątkował, więc jest to ciekawe, ale tego tekstu nie ma tutaj dużo, także też jeżeli szukacie książki
typowo o Taylor, no to nie jest ta książka. To jest bardziej coś dla fanów, którzy chcą mieć pięknie wydany album na swojej półce, albo dla ludzi, którzy właśnie modą się interesują i to będzie taki dodatkowy smaczek. To, co bym powiedziała tutaj na minus, to jest to, że Taylor Swift jest piosenkarką, która no, słynie z tego, że w swoich ubraniach, piosenkach, teledyskach zawiera tak zwane easter eggi, czyli takie wskazówki dotyczące tego, co będzie się działo w najbliższym czasie w jej karierze. No i właśnie bardzo często również zawiera takie informacje w swoich ubraniach. Albo one są kolorystycznie w jakiś sposób zakodowane, albo ma jakieś symbole, które coś oznaczają. No i tego autorka tutaj trochę nie porusza. To mi się wydaje być takim niewykorzystanym potencjałem, bo jednak te stroje Taylor bardzo rzadko kiedy są przypadkowe. Natomiast to jest taka książka, która po prostu cieszy oko i ładnie wygląda, także to jest raczej coś tego typu, więc daje znać, że coś takiego się na rynku pojawiło. Ale kończąc już ten temat Taylor Swift, bo wiem, że pewnie sporo osób to w ogóle nie interesuje, to mam jeszcze tutaj cztery książki do pokazania. Jedną z nich w formie papierowej, a resztę czytałam na Legimi. I ta ostatnia papierowa książka, którą tutaj mam, to jest Frida McFadden i Pomoc domowa Sekret. Frida McFadden to jest taka autorka, której czytanie książek sprawia mi masę przyjemności. Ja się w nie strasznie wciągam, bardzo się angażuję w fabułę, świetnie spędzam przy nich czas, to jest dla mnie po prostu idealna rozrywka. No i tak samo właśnie sprawdziła się tutaj Pomoc domowa Sekret. To teoretycznie jest druga część Pomocy domowej, ponieważ mamy tutaj tę samą bohaterkę. Natomiast te książki można czytać zupełnie niezależnie od siebie. One w żaden sposób się nie łączą fabularnie, także można sięgnąć najpierw po Pomoc domowa Sekret, a potem po Pomoc domową albo odwrotnie i nic nam tutaj nie umknie. Tutaj właśnie też główną bohaterką jest Millie, którą poznaliśmy w Pomocy domowej. Tym razem znajduje pracę w rezydencji Douglasa Garricka. To jest taki bardzo, bardzo bogaty i wpływowy mężczyzna, informatyk, on coś tam wynalazł technologicznego, no i właśnie z tego powodu jest bardzo bogaty i sławny. I posiada taki ogromny penthouse na Manhattanie. No i właśnie tam pracuje Millie. Ma się zajmować oczywiście tym domem, sprzątać, gotować, prać i wykonywać tego typu czynności. Natomiast już pierwszego dnia dostaje informację, że w jednym z pokojów zamknięta jest żona Douglasa i ona nie życzy sobie żadnych interakcji, nie chce, żeby ktoś do niej pukał, nie chce, żeby ktoś do niej zaglądał, ona rzekomo cierpi na jakąś chorobę, no i siedzi po prostu całymi dniami zamknięta w tym pokoju i Millie pod żadnym pozorem nie może tam wchodzić. No i to od razu jest oczywiście czerwona lampka dla Millie, że coś tam się niedobrego dzieje. Ona zakłada, że Wendy, czyli ta żona, jest ofiarą przemocy domowej i postanawia za wszelką cenę jej pomóc. Takim małym mankamentem, jeżeli chodzi o książki Fridy McFadden, są jej bohaterki, to znaczy one są dosyć nierozsądne. No i tutaj właśnie Millie pakuje się w taką potencjalnie niebezpieczną sytuację. Ma troszkę taki kompleks zbawcy, ale ma też przeszłość kryminalną, więc każde jej przewinienie może się skończyć dla niej bardzo źle, także no jest troszkę tutaj nierozsądna. I też problem, jaki mam z tą autorką, to są zakończenia. One też są zazwyczaj oderwane od rzeczywistości, takie, wiecie, kompletnie od czapy, ale jakoś mi to nie przeszkadza aż tak. W sensie, ja wciąż się świetnie przy tych książkach bawię, tak jak wspomniałam, to jest dla mnie świetna rozrywka. I tak samo było tutaj. Tutaj mamy też krótkie rozdziały, więc te strony naprawdę same się przewracają. Można tę książkę przeczytać właściwie za jednym razem i po prostu świetnie się przy niej bawić. Nie jest to może nic wybitnego, ale jeżeli lubicie takie domowe thrillery, no to myślę, że to jest autorka, na którą warto zwrócić uwagę. No dobrze, i przechodząc już do tych książek, które czytałam na Legimi, to skoro jesteśmy już w tematyce thrillerowej, to czytałam również książkę Przyjaciółka, czyli najnowszą powieść B.A. Paris na naszym rynku wydawniczym. To jest autorka, z którą ja mam taką mieszaną relację, ponieważ są takie książki, które bardzo mi się podobały, na przykład Terapeutka albo Na skraju załamania chyba, a są takie, które w ogóle mi się nie podobały. No i Przyjaciółka plasuje się tak po środku. To znaczy, to jest książka, którą przeczytałam. Przeczytałam ją też szybko, bo to też jest właśnie taka bardzo szybka do czytania, bardzo taka naładowana akcją, jakimiś takimi, wiecie, cliffhangerami książka, ale jednocześnie już właściwie o niej nie pamiętam, więc ona nie zostaje w głowie. Tutaj mamy takie dobrze sytuowane małżeństwo Iris i Gabriela, tylko skazą na tej idealnej rodzinie jest fakt, że Gabriel był świadkiem śmierci 16-letniego chłopca i to pozostawiło w nim ogromną traumę, ponieważ ten chłopiec dosłownie umierał w jego rękach. Właściwie przekazał mu ostatnie słowa i on później te słowa musiał przekazać matce tego chłopca, więc to było dla niego naprawdę traumatyczne doświadczenie. I to go trochę zamyka właśnie na to małżeństwo i na jego relacje z Iris, z jego żoną. A sytuację nie poprawia fakt, że pomieszkuje u nich ich taka przyjaciółka rodziny, Lore, która rozwodzi się, rozstaje się w tym momencie ze swoim mężem, ponieważ dowiedziała się, że zdradzał on ją z inną kobietą i ma z tą kobietą dziecko. No i ponieważ czuje się taka bardzo zraniona, zagubiona, to postanawia zamieszkać właśnie z Iris i Gabrielem jako swoimi przyjaciółmi. A Lore też zachowuje się dosyć podejrzanie, ponieważ bardzo mocno interesuje się przypadkiem właśnie tego chłopca, który zmarł niedawno.
A po drugie też zaczyna troszkę upodabniać się do Iris, zaczyna nosić jej ubrania, robi sobie taką samą fryzurę, więc tutaj też pojawia się taka atmosfera nieufności, jakiegoś niepokoju, coś się zaczyna dziać. No i pytanie co? Jest tutaj pewien taki zwrot akcji, być może trochę niespodziewany, ale jak się nad tym zastanowić, to jednak zupełnie spodziewany. I niestety jest to książka, którą przewidziałam. W sensie ja rozumiem, że autorka starała się zrobić taki totalny plot twist właśnie, że wszyscy po prostu zrobią, jak to możliwe, w ogóle jak do tego doszło. No ale no, jak ktoś czyta thrillery, to bardzo łatwo to przewidzieć, bo to jest bardzo proste rozwiązanie. Nie chcę Wam tutaj oczywiście mówić ani naprowadzać w żaden sposób, natomiast ja nie byłam tym zaskoczona. No i tak jak wspomniałam, jest to taka książka, która daje rozrywkę podczas czytania, ale raczej do szybkiego zapomnienia, nie jest to nic wyjątkowego. No myślę, że zdecydowanie bardziej poleciłabym tutaj tę Pomoc domową Frida McFadden zamiast tej książki. Natomiast to nie jest tak, że Przyjaciółka jest jakaś tragiczna, bo właśnie w formie takiej rozrywki, książki na urlop może się sprawdzić. Przedostatnia książka to książka norweskiej pisarki i jest to książka Dni w historii ciszy. Tutaj mamy starsze małżeństwo, już takie w okolicach 70 czy 80, które no już w tym momencie nie za wiele ze sobą rozmawia, ale tam też do głosu, a właściwie nie do głosu, no bo oni o tym nie rozmawiają, dochodzą jakieś traumy z przeszłości. Każde z tych małżonków ma jakąś swoją historię, traumę, o której nie chce mówić drugiej osobie. I tak mamy tutaj na przykład bardzo traumatyczną historię Holokaustu, mamy tutaj jakieś takie dziwne tajemnice właśnie z przeszłości. I ta książka na papierze brzmi naprawdę świetnie, to znaczy ona zawiera wszystko to, czego ja bym oczekiwała od dobrej książki, plus jest to norweska książka, a ja bardzo lubię norweską literaturę piękną, ale jest w niej coś, czego nie potrafię zidentyfikować, co totalnie mnie nie chwyciło i ta książka troszkę przeze mnie przeleciała. I ja nawet czytałam opinię na Goodreads, ponieważ szukałam właśnie jakiegoś takiego punktu zaczepienia, żeby zobaczyć, co to było, co mnie aż tak nie urzekło w tej książce. I widzę, że dużo osób ma ten sam problem. Jest w tej książce coś takiego niezidentyfikowanego, czego nie da się nazwać, co sprawia, że ta książka no, jest taka miałka, w sensie ona nie zostaje w pamięci. Ja już o niej za bardzo nie myślę, mimo że tak jak mówię, tematy, które porusza i cały ten pomysł na fabułę jest naprawdę świetny. No i właściwie ciężko pomyśleć, że coś by się tutaj nie udało. Język też jest dobry, ale jednak brakuje jej takiego punktu zaczepienia, który by gdzieś tam chwycił. Nie umiem tego nazwać, nie umiem powiedzieć, co mi w tej książce nie grało, ale po prostu nie wywarła ona na mnie wrażenia. Może to też jest taka książka, na którą trzeba mieć odpowiedni moment i ja go akurat nie miałam. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale jest mi autentycznie przykro, że ta książka no, nic po sobie nie zostawiła, bo naprawdę liczyłam, że to będzie świetna literatura i wszystko na to wskazywało, bo i fabuła, i bohaterowie, no i te wątki, które porusza właśnie historyczne, wydawały się naprawdę świetne. Ale coś w realizacji po prostu nie wyszło i właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, jak opisać tę książkę, ale po prostu mnie nie urzekła i we mnie nie została. I ostatnia książka, którą właściwie przesłuchałam w audio, to jest druga część książki Necrovet. Pierwszą częścią zachwycałam się na początku roku. Bardzo podobał mi się pomysł takiej kliniki weterynaryjnej, która leczy magiczne stworzenia, bo to jest takie połączenie realizmu z magią. I naprawdę mnie to kupiło. To jest taki rodzaj cozy fantasy, ale druga część wydała mi się bardzo wtórna. Podobała mi się no, mniej niż ta pierwsza. Jakoś mniej mnie wciągnęła, mniej mnie zaangażowały te losy. Chociaż wciąż jest taka lekka, przyjemna do czytania. Tutaj też pojawiają się różne inne gatunki zwierząt. Mamy na przykład smoki, ale znowu brakuje mi jakiegoś takiego punktu zaczepienia, jakiegoś takiego głównego wątku fabularnego, który popchnie tę akcję do przodu, bo mam wrażenie, że to wszystko troszkę oscyluje wokół tego samego, to znaczy zarówno w pierwszej części, jak i w tej mamy no właśnie ten gabinet weterynaryjny, mamy lekarkę, która jest nekromantką i to wzbudza ogromne kontrowersje w tej wiosce, w której ta klinika się znajduje. Mamy różne magiczne stworzenia bezpieczne i niebezpieczne, które tam trafiają, mamy różne takie historie zaniedbań ludzkich po prostu wobec tych zwierząt. Tutaj też pojawia się postać nowej techniczki weterynaryjnej, która trochę gdzieś tam namiesza. No ale znowu to wszystko kręci się wokół tego, że jakieś informacje trafiają do prasy, prasa robi jakąś nagonkę, głównie na to, że ta Izabela, lekarka, jest nekromantką i właśnie leczy tam magiczne zwierzęta, pewnie jakimiś dziwnymi sposobami. Nowość, która się tutaj pojawia, to jest wątek romantyczny między główną bohaterką Florką a Faunem Bastianem, który też właśnie pracuje jako technik weterynarii. Natomiast ten wątek też nie był jakiś ciekawy, wydaje mi się, że on będzie bardziej rozwinięty dopiero w trzecim tomie. Ale szczerze mówiąc nie wiem, czy będę po niego sięgać, bo o ile to jest po prostu bardzo przyjemna, lekka książka o fajnych, magicznych zwierzątkach, o tyle fabularnie ona mnie niczym do siebie nie przyciąga. Także dajcie znać, jeżeli czytaliście już trzeci tom i czy coś się w nim w końcu dzieje, bo jeżeli tak, to może sięgnę. A jeżeli to ciągle kręci się wokół tego samego i tych kontrowersji z tym, że Izabela jest nekromantką i to trafia do prasy i cała ta działalność stoi pod znakiem zapytania,
no to chyba mi się już trochę nie chce, bo mam wrażenie, że to jest właśnie takie bardzo wtórne. Także dajcie znać, jeżeli czytaliście, to czy Wam się podobało i czy warto jednak ten ostatni, jak na razie, tom przeczytać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które czytałam w lipcu. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam trafiły się jakieś perełki, bo tak jak widzicie, u mnie te książki były dosyć przeciętne, natomiast jeżeli Wam się trafiły jakieś świetne lektury, to koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!